Live. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy dzień już dobry jesteś? Z Frankfurtu. Tak, witamy. Cześć Asiu, cześć do Berlina. Dzień dobry panie Bartku. Dzień dobry pani mecenas, dzień dobry pani Anno. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie, na naszym webinarze, który będzie traktował o utracie i odzyskaniu prawa jazdy w Niemczech, a badaniach MPU. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi z utratą prawa jazdy na terenie Niemiec, za co można utracić prawo jazdy na terenie Niemiec, jak później po tej utracie je sprawnie odzyskać i w jakich przypadkach, zanim odzyskamy to prawo jazdy, będą nam potrzebne do zrobienia badania MPU, jak się do tych badań przygotować, to zostańcie tutaj z nami przez te kilkadziesiąt minut, bo będziemy dzisiaj tutaj o tym rozmawiać. Ja się nazywam Bartosz Jakimiec, jestem prawnikiem w kancelarii adwokackiej pani mecenas dr Kamili Matis we Frankfurcie nad Odrą i będę miał dzisiaj przyjemność moderować to nasze spotkanie. Będziemy sobie właśnie rozmawiać o tych zagadnieniach prawnych i zagadnieniami prawnymi, czyli kwestią tego, kiedy można utracić uprawnienia i jak je odzyskać, zajmie się pani mecenas dr Kamila Matis. Pani mecenas jest niemieckim adwokatem z ponad 15-letnim doświadczeniem, również doktorem prawa niemieckiego, niemieckiego prawa karnego i certyfikowanym specjalistą do spraw karnych i reprezentuje klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych na terenie całych Niemiec. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry pani Bartku, dzień dobry, tak. A drugą częścią naszego spotkania, czyli tymi kwestiami związanymi z tymi tajemniczymi badaniami MPU, czyli tak zwanym idiotentest, zajmie się nasz gość, pani Joanna Małlepsza-Mitko. Pani Joanna jest psychologiem, pedagogiem, doradcą MPU, absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi konsultacje psychologiczne, sesje coachingowe i przygotowuje kierowców właśnie do tego badania MPU, żeby mogli je bez problemu przejść i odzyskać uprawnienia do jazdy na terenie Niemiec. Prowadzi również coachingi i kursy z rozwoju osobistego w swoim gabinecie w Berlinie. Serdecznie witamy panią Joannę. Witaj Bartosz, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Witam pani mecenas. Witam. Tak, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami i zechcieliście nam poświęcić ten czas, żeby dowiedzieć się tych kilku ciekawych rzeczy, którym chcemy wam dzisiaj powiedzieć. No jeżeli ktoś rzeczywiście ma styczność na co dzień z niemieckimi drogami, to myślę, że ten webinar jest takim must have, żeby po prostu się dowiedzieć, jakich działań należy unikać, żeby po prostu nie narazić się na utratę prawa jazdy w Niemczech, tak? Czego nie należy robić. Także przechodzimy już do tej części merytorycznej i do naszego pierwszego zagadnienia, czyli kwestii utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec i kwestii odzyskania tych uprawnień. Także moje pierwsze pytanie kieruję do pani mecenas, dr Matis. Pani mecenas, proszę nam powiedzieć, jak to jest z tą utratą prawa jazdy w Niemczech? Za co można utracić to prawo jazdy? Tak? Za jakie przestępstwa, jakie wykroczenia drogowe możemy się spodziewać takiej sankcji ze strony niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości? No, prawo jazdy można utracić bardzo szybko, popełniając różne przestępstwa. Są to przestępstwa typu drogowego, no wyprzedzanie w niezależny sposób, zagrażając tak już mocno ruch drogowy i tutaj jeszcze muszą być inne spełnione przesłanki, ale albo na przykład wyścigi drogowe, tutaj ustawodawca wprowadził nowy przepis, to jeszcze 115d kodeksu karnego, ale takim najczęściej największym problemem, który no, sytuacją taką, która grozi utratą prawa jazdy, jest jazda pod wpływem. Pod wpływem środków odurzających. Środek odurzający to alkohol i narkotyki. Jeśli chodzi o alkohol, to są różne sytuacje, w których można utracić prawo jazdy. Tutaj też należy rozróżnić, jaka jest ilość promili. Czyli jest ktoś zatrzymany, badają krew i w zależności od tego, jaki wynik wyjdzie z tego badania,
Taka jest to decyzja sądu lub urzędu. Mamy tutaj różne granice. Pierwszą granicą jest tutaj ta granica 1,1, czy 1,1 promila. To jest absolutna granica, przy której każdy, kto jechał pod wpływem powyżej 1,1 promila, utraci prawo jazdy. Chyba że nie wiem, jakie są szczególne, bardzo szczególne okoliczności lub błędy procesowe, bo tak też często jest. Ale jeśli nie ma tych błędów, nie ma szczególnych okoliczności, 1,1 traci się prawo jazdy. To jest utrata prawo jazdy, przez którą zarządza sąd. Czyli sąd wydaje wyrok, wydając wyrok zarządza utratę prawo jazdy, czyli jest to utrata prawo jazdy taka już na cały czas, którą po jakim sąd także tutaj wyznacza okres, przez który nie można złożyć wniosku o wydanie ponownego prawo jazdy. Jeszcze też mamy inną sytuację, 0,3 promila i popełnienie błędu jakiegoś. Czyli widać, że ktoś jest pijany, jedzie zygzakiem, gdzieś tam rąbnął w coś. To też prowadzi do ukarania za przestępstwo, paragraf 316. A tutaj sąd jest przeważnie odbiera także prawo jazdy. W innych przypadkach 0,5 plus do między 0,5 promila a 1,1 promila. To są, nie robią żadnych błędów, takich tak zwanych tych pijackich błędów, czyli jadą zupełnie normalnie, bezpiecznie. Wtedy mamy do czynienia, nie jest już z przestępstwem, tylko to już jest wykroczenie drogowe, za które grozi mandat i zakaz prowadzenia pojazdów, ale to jest już coś innego niż to odebranie tych praw jazdy. I właśnie, bo tutaj pani mecenas powiedziała o tym, że można utracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów i może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Tak. To się często myli klientom, którzy przychodzą tutaj do nas do kancelarii i pytają się. I oni właśnie często mylą ten zakaz, w sensie często mylą utratę uprawnień z zakazem, a ta utrata uprawnień jest rzeczywiście daleko bardziej idąca, te konsekwencje są daleko bardziej poważne. Więc jaka jest różnica między zakazem prowadzenia pojazdów, a utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów? Jaka jest różnica? Tak, i ma pan, panie Bartku, rację. My wiemy z własnego doświadczenia, że klienci tego nie rozróżniają. Przeważnie wszyscy, którym odebrano prawo jazdy, myślą, że to jest zakaz prowadzenia pojazdów, czyli jakiś okres, po upływie którego okresu automatycznie można ponownie kierować tutaj na terenie Niemiec. A tak nie jest. Zakaz prowadzenia pojazdów jest to czasowy zakaz, czyli za wykroczenie drogowe lub też nawet sądowo, to oznacza 4 miesiące załóżmy. Od dzisiaj się zaczyna, po 4 miesiącach upływu można ponownie kierować samochodem. Jeśli nam odbiorą prawo jazdy, to jest te Entziehung der Fahrerlaubnis, bo sąd zarządza okres też, bo dlatego wszyscy myślą, że to jest ten okres, po którym mogą jeździć, ale ten okres, na przykład rok, 8 miesięcy, czy tam 2 lata, to jest okres, w którym ta osoba nie może odzyskać prawa jazdy. Co oznacza, że jeśli nam odebrano prawo jazdy, a nie dano nam zakaz prowadzenia pojazdów, musimy, aby ponownie kierować na terenie Niemiec samochodem, pojazdem, złożyć wniosek w Urzędzie Komunikacji. Niemieckim, no w polskim. No. W niemieckim Urzędzie Komunikacji. I można to złożyć jeszcze, tak nie wiem, przed upływem tego okresu, na który sąd zarządził, że nie może nam być wydane te prawo jazdy, czyli 3 miesiące przed upływem tego okresu. Jeśli ktoś jechał pod wpływem alkoholu czy pod wpływem narkotyków, no to Urząd Komunikacji zarządzi, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ta osoba ponownie odzyskała prawo jazdy. Czyli przy zakazie mija czas, jadę, mogę sobie kierować dalej. Przy odebraniu uprawnień należy złożyć wniosek i spełnić różne warunki, jakieś egzaminy, rozmowy takie, które z panią Asią będą na przykład. Ale o tym opowie nam pani Asia już wszystko, już nie chcę wchodzić w takie tematy, na których się aż tak nie znam jak pani Asia. Dlatego to są te różnice. O czym zapomniałam panie Bartku powiedzieć? Chyba o narkotykach, nie?
Nie, nie, jeżeli chodzi o możliwość odebrania uprawnień, o właśnie, tutaj jest pytanie widza, jak wygląda kwestia odebrania uprawnień, jeżeli chodzi o narkotyki? O właśnie, tak, 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 zgadza się o narkotyki. Jak wygląda narkotyki wygląda to czasami lepiej, powiem wam. Nie wiem, że to jest tak, nie, no nie powinnam tak mówić, ale często te osoby, które jadą kierują pod wpływem narkotyków, miękkich narkotyków, czyli marihuana na przykład, szybciej unikną odpowiedzialności niż te osoby, które jadą pod wpływem 1,2 promila. Czyli jadę pod wpływem marihuany, zostaję zatrzymana. Nawet jak bardzo dużo miałam tej marihuany w sobie i nie popełniłam żadnego błędu, nie będę ukarana, ponieważ nie ma tego paragrafu 316, który mówi, że powinnam zrobić, przy alkoholu jest ta granica 1,1 promila. Przy narkotykach takiego czegoś nie ma. Mogę jechać też pod wpływem amfetaminy, załóżmy, i nie popełniając błędu, to też nie jest czyn karalny. Różnica między miękkimi narkotykami a twardymi jest taka, że jadąc pod wpływem marihuany, trzeba tutaj rozróżnić trzy rodzaje konsumentów. Konsument, który pierwszy raz próbuje, czyli pierwszy raz spróbowałam, byłam gdzieś tam z kimś, zapaliłam sobie jointa i wracam tam, się cieszę. Kontrola. W takim razie, jeśli nam nie udowodnią, że częściej konsumowaliśmy tą marihuanę, czyli to był pierwszy raz, rzadko odbierają to. To jest wyjątkowo. Znaczy można mieć pecha, że odbiorą te prawo jazdy nam, ale to jest, nie będziemy ukarani, ale to będzie decyzja administracyjna, czyli Urząd Komunikacji zostanie poinformowany przez policję lub prokuraturę, dostaniemy liścik i tam będzie opisane, ile razy brałaś, chcesz iść na jakieś może, jeśli będą przypuszczali, że nie wiem, że częściej to brałam niż raz, czy to, że to nie było pierwszy raz, to mogą mnie wysłać na badania lekarskie. Są jeszcze inne osoby, które brały tą marihuanę okazjonalnie, czyli od czasu do czasu, na weekendzik, gdzieś tam na raz w miesiącu, bo te osoby mogą mieć większy problem, a to wyjdzie, z badań wyjdzie. Jak często, nie Pani Bartku, do nas ktoś przychodzi i mówi, ja tylko raz. I co wychodziło? A potem wychodziło, że to częściej jednak było. No, włoski nie kłamią. Tak, tak. Są rzeczywiście takie metody, które pozwalają na sprawdzenie tego, czy ktoś częściej konsumuje te narkotyki, czy nie. Dokładnie, dokładnie. No i jeszcze jest trzecia sytuacja, że ktoś jest regularnym konsumentem, no to wtedy tam już nie ma dyskusji. Od razu odbierają się. Mówimy tylko o marihuanie. Mówimy o lekkich narkotykach. O tych twardych narkotykach. A jakie z twardymi narkotykami? Czy twardych to kokaina, heroina, amfetamina. No i jeszcze inne tam różne, od razu tracicie prawo jazdy. Nieważne, czy się zrobiło błędy, nie zrobiło się tych błędów, raz, pierwszy raz, czy to okazjonalnie, czy pierwszy raz, czy się wypróbowało, zawsze, nawet jeśli kierowca spożywał ten jedyny raz. Jest to może trochę niesprawiedliwe, ale tak już jest, tego nie zmienimy. Chyba trzeba się zwrócić, nie wiem, gdzieś do tych wyższych organów, ale do tej pory ustawodawcy, no, ale to nie jest tak ustawowo, że to... No niestety, do tej pory nikt tego nikomu się nie udało tego zmienić. Pytaniem jeszcze chcemy, czy nie chcemy, to już jest kwestia dyskusyjna. Tak, to się bardzo często zdarza tutaj w naszej praktyce, że klienci dzwonią i właśnie mają pismo z Urzędu Komunikacji o odebraniu uprawnień do prowadzenia pojazdów. No i tam jest, że właśnie byli pod wpływem amfetaminy, jak jechali samochodem, no i oni zawsze mówią, to był tylko jeden jedyny raz i że ja muszę mieć prawo jazdy i muszę tam jeździć do pracy, odwozić dzieci do szkoły, żonę, ja nie mogę stracić tych uprawnień, bo proszę napisać, że to było tylko raz, pierwszy i ostatni, obiecuję. No ale wtedy no, to nie jest argumentacja, która w żaden sposób jest skuteczna, no bo tak jak pani mecenas mówi, jeden raz, no i niestety o jeden za dużo, prawda? Jeżeli jeden raz się komuś zdarzy z tymi miękkimi... Czasami, naprawdę rzadko. Jeżeli komuś się zdarzy z tymi miękkimi, to jeszcze, ale jeżeli chodzi o twarde narkotyki, to tutaj... No, mogą się zlitować i może wysłać na ten test dla MPU. Niemieckie urzędy są bezwzględne, prawda?
bezwzględna, ale chyba, że nie wiem, że no zdarzy się taka wyjątkowa, wyjątkowa sytuacja, że przekona się ten urząd, ale bez testu chyba by się nie obeszło, nie, panie Bartku? No nie, bo tam jest napisane, prawda? Jest domniemanie ustawowe, że jeżeli ktoś bierze twarde narkotyki, jeździ pod wpływem, to jest niezdolny do prowadzenia pojazdów i nawet nie trzeba tego sprawdzać. Po prostu, jest niezdolny i koniec. Pani Asia by pewnie inaczej to może widziała, nie wiem. Zaraz może zapytamy. Tak. To ktoś jest zdolny po jednym razie, czy nie? To jest domniemanie takie jak ustawowe. Ustawowe, no ale z nimi dyskutujemy. Tak jak jest to domniemanie, że od 1 promila alkoholu też jesteśmy niezdolni do prowadzenia pojazdów. Chociaż mieliśmy wiele już takich przypadków, że ktoś tam miał 1,8 albo nawet 2 promile, a mówił, że czuje się świetnie, jeździ świetnie i tam faktycznie... To jest jeszcze gorzej, co oznacza, że jest przyzwyczajony do alkoholu. Tak. Czyli bierze częściej ten alkohol. Więc to może doprowadzić do tego, że przez to, że ktoś tak się pochwalił, czuje się dobrze, zostanie mu odebrane prawo jazdy. Dokładnie, dokładnie. No i wtedy też nie ma co dyskutować, bo to też klienci mówią, ale przecież nie. Ja jechałem prosto, nie wężykiem, no, nie stwarzałem zagrożenia. Malutka kobieta, która nie jest doświadczona przez alkohol, może być pijana przy 1-1, a taki wielki, duży facet, który codziennie popija, no to nie czuje tego, ani nie ma tej różnicy. 1-1, tak, kobieta. Tak. Ale z tym też nie ma co dyskutować, no bo to jest to przypuszczenie ustawowe wynikające też z orzecznictwa, no i tutaj nie ma o czym mówić, prawda? No właśnie, ale o czym mówić, to jest ta kwestia, którą pani mecenasz powiedziała, właśnie jak zachowywać się w czasie takiej kontroli, jak jesteśmy już pod wpływem narkotyków, czy pod wpływem alkoholu, no i zatrzymała nas policja, zdarzyła się taka sytuacja, no i oni nas pytają, tak? Piło się, nie piło, co się stało, czy coś się brało. Zamknę oczy i się nie śmiać się i zamknąć oczy. Tak, i wzruszać ramionami. Jak się właśnie zachowywać w czasie takiej kontroli, jakich błędów unikać, jak te ewentualne błędy, które już popełniły, mogą wpłynąć na naszą sytuację prawną później, tak? Na tą naszą obronę, którą my byśmy tutaj prowadzili. Tutaj muszę podkreślić, że to jest to, co ja zawsze mówię, chyba mam akurat je przy sobie. Tak? Trzy małpki. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie robiłem, tak? Czyli nie tłumaczyć, ja wypiłem tylko 3 butelki piwka tutaj przed tym. Nie, to nie jest dobre. Albo często mamy wymówki, ja tutaj spałem, akurat wypiłem po tym spaniu, obudziłem się, a samochód jeszcze jest cały ciepły. Policja zawsze sprawdza, czy ten motor, jak to się motor? Silnik. Silnik, motor to po niemiecku, czy silnik samochodu jest ciepły, czyli jak ktoś już śpi 3 godziny i później wstał się, napił i dopiero tak się zamieszkał trochę na jakiś czas w tym samochodzie, to wyjdzie i wyjdzie później z badań krwi, bo 2 razy wam pobiorą krew przez takie zeznania i będą widzieli, czy to spada ta wartość alkoholu we krwi, czy kiedy rośnie. Ktoś się napił, tak. Gdy ktoś by nic nie powiedział, to tylko raz pobiorą krew, nie na te 2 próbki, czy spada, czy nie. I wtedy można to jeszcze powiedzieć. Ja mogę to napisać. Dlatego takie składanie zeznań, które niby ma się ochronić samemu. Ja paliłem tylko marihuanę 3 razy, a amfetaminę to tylko raz wziąłem kiedyś. Koniec. Popsuł sobie wszystko ktoś. Czyli nic nie mówić, dać powiedzieć to mądrze. Nie, ja nie mówię, że ktoś nie jest mądry, ale komuś, kto się na tym zna. Czyli czasami, znaczy zawsze milczenie jest w takim przypadku złotem. Dokładnie. Albo tłumaczyć się, nie, no napiłem się, teraz wziąłem amfetaminę, musiałem jechać, bo coś kumpel po mnie zadzwonił i nie wiem, popsuł mu się samochód. No i bum, koniec. Dokładnie. A wiemy, pani Marta, jak często klienci sobie psują, nie? Przez jakieś takie... Tak, ja właśnie chciałem podać ostatni taki przykład, który mieliśmy w kancelarii, że przyszedł klient, no i on... Tam faktycznie, gdyby nic nie powiedział, to wyszłoby, że on tą marihuanę spożywał tylko raz. Czyli faktycznie mogliby go skierować na badania lekarskie, sprawdzić, czy on jest takim okazjonalnym konsumentem, czy można zrobić MPU, czy można odebrać uprawnienia. No, ale on tego nie zrobił, bo no właśnie wdał się w dyskusję z policją i powiedział, że pomimo tego zdarzenia, które było, tak, tej kontroli, to jeszcze tydzień temu też palił marihuanę, czyli już miał więcej niż raz, czyli już nie wchodziło w grę badanie lekarskie, tylko już MPU i już ta sytuacja była gorsza, bo już został zaklasyfikowany jako ten taki poważniejszy użytkownik narkotyków marihuany. Albo co gorsza, jak kogoś złapią na marihuanie, tak? On jest pod wpływem marihuany i nagle powie, że on sobie jeszcze tam kiedyś popala amfetaminę, czyli gdzieś tam zaraz jest jakieś podejrzenie, że może być uzależniony od narkotyków,
A to też jest podstawa, żeby komuś zrobić to MPU. I to też no może być faktycznie problem. Także krótko podsumowując, lepiej czasami milczeć, niech sobie organy same ustalają. Lepiej nie jeździć pod wpływem. A najlepiej to nie jeździć, ale jak się już zdarzy, to lepiej milczeć, się w dyskusję nie wdawać. O czym chciałam jeszcze powiedzieć, bo mi tak teraz padło do głowy, co jeszcze często dziwi klientów, że no, prawie z automatu traci się prawo jazdy, zostaną odebrane prawo jazdy przy ucieczce z miejsca zdarzenia. Bo wiem, właśnie wszyscy klienci, którzy do mnie przychodzą, którzy nie wiem, nie zauważyli wypadku, nie zauważyli, tak, no, nie chcieli go zauważyć i odjechali. Ustawa mówi, jeśli to się zauważyło i wiedziało się, że spowodowany jest wypadek, niezależnie od tego, czy ja go spowodowałem, czy ta inna osoba, czy ja jestem winny, czy niewinny, należy zostać, wymienić, umożliwić właśnie, dać komuś swoje dane. Odjeżdżając, ustawa mówi, traci się prawo jazdy. To dziwi wszystkich klientów, no przede wszystkim wszystkich kierowców zawodowych, którzy gdzieś tam, nie wiem, tirem, naczepą tira zahaczą coś i często da się udowodnić, że tego nie zauważył, ale jeśli klient wysyła, no często właśnie ktoś mówi, no zauważyłem, ale ta szrama była taka mała, nie wiedziałem, odjechałem, koniec, odbiór prawa jazdy. Dlatego mówię, nic nie mówić, nic, bo często ktoś myśli, nie ucieka z miejsca wypadku. Nie, bo nie odpowiem na to. Ale ja mam takie pytanie. Ale często się nie da udowodnić. No? To właśnie co tej policji powiedzieć, że nic nie bez mówić. Adwokata nie będę mówić? Nie wiem, oglądałem taki webinar pani Kamili, czy tam jakiegoś adwokata i tam powiedziano nie rozmawiać, na kogoś zrzucić. Nie, że ja jestem taki doświadczony, wszystko wiem. Albo mam koleżankę, panią adwokat, która do mnie mówiła, nigdy nie rozmawiaj z policją, żeby wyglądać, że się jest miłym, ale ktoś mnie nabuntował. Bo to wtedy policja powie, no słucha innych, którzy nie, ty jesteś taki zły, niemiły, tylko ta inna osoba. Pani Kamila, pani Asia, pan Patryk. Tak, to pani Kamila powiedziała. Ale to też tak. Trzeba mocno podkreślić, że to jest prawo takiej osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, że ona może odmówić składania wyjaśnień, tak? Może złożyć takie wyjaśnienia, ale nie musi. No i policja też nie może jej do tego zmusić. Powinna ją tym pouczyć. W rzeczywistości bywa to różnie. Dokładnie. Czyli utraciliśmy. Zmuszają często. A inni ludzie czują się winni, bo myślą, że jeśli nic nie powiem, to od razu wygląda, jakbym był winny. I to trzeba sobie wpoić. Ja w mojej córeczce małej też to wpajam. Jak policja się czyś ciebie zapyta, czy coś by zrobiła, ty nie rozmawiasz z policją. I ona ostatnio też na granicy, takie to śmieszne było. Policjant się pytał, dokąd jedziecie, a moje dziecko z tyłu jechało z nim do szkoły. Mama, nic nie mów, mama mówiła, że nie mogę rozmawiać z wami. Więc tego się można nauczyć. Ma już wpojone mała. Ma wpojone. Dokładnie. No i też należy podkreślić, że tak już czysto procesowo, tak, pod względem udowadniania winy, to z tytułu, że ktoś milczy, nie można na jego, nie można z tego tytułu jakichś negatywnych konsekwencji dla niego wyciągać, prawda? Że no milczenie to jest jego krew pobiorą, jeśli zauważą, że ktoś wypił, to pobiorą krew. Jak może ktoś nic, czy jak nic nikt nie powie, to być może nawet nie zauważą tego, że nie wiem, że się dziwnie mówi, że się ktoś dziwnie zachowuje. I nie wezmą wtedy na pobranie krwi. Dokładnie. Dobrze, czyli my przejdźmy teraz może do takiego pytania, ono się też bardzo często zdarza i bardzo często klienci nam je zadają, czy jeżeli zapada decyzja o odebraniu uprawnień w Niemczech, tak, na terenie Niemiec, to czy również obejmuje ona teren Polski? Czyli czy odebranie uprawnień w Niemczech równa się odebraniu uprawnień w Polsce i w innych krajach? Nie. To jest, czyli zabierając nam uprawnienia lub otrzymując zakaz prowadzenia pojazdów, czyli te dwie alternatywne możliwości tutaj zabronienia jeżdżenia samochodem, one są ograniczone na teren Niemiec. Jeśli jestem zameldowana w Polsce, bo to tutaj jeszcze trzeba meldunki rozmawiać, rozróżnić, kto gdzie jest zameldowany. Ale jeśli
jedzie obywatel Polski, który mieszka w Polsce, jak kierowca zawodowy, załóżmy, jedzie sobie, dostanie taką niemiłą decyzję, to oznacza, że nie może tutaj kierować na terenie Niemiec. Dostaje naklejkę niemiecką, taką wzmiankę w swoim dowodzie, taką przyklejkę, naklejkę, czy takim zależy, różne urzędy to różnie robią. No i tam jest opisane, że nie możesz jeździć tutaj u nas. Wszędzie na terenie innych krajów można kierować pojazdy. Co teraz jest nowe, bo znaczy jeszcze to, ustawowo jeszcze to nie jest uregulowane, jest nowy wyrok sądu, o którym już pisaliśmy na Facebooku, panie Bartku, tak, nie? Tak. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tak, gdzie stwierdzono, że urząd niemiecki nie ma prawa dokonywać wzmianek lub jakiś notatek dawać, naklejać naklejek na polskie, na inne prawo jazdy, które nie jest wydane przez ten dany kraj. Czyli co zaproponował sąd, żeby wysyłać te prawo jazdy, czyli ktoś zostanie zatrzymany pod wpływem alkoholu, sąd stwierdzi, że odbieramy prawo jazdy komuś, to powinniście wy to, taka jest idea tego, wysyłamy to do Urzędu Komunikacji do Polski, ten urząd dokonał tej adnotacji, co jest dla nas niedobre, bo słyszałam już, że parę razy w takich sytuacjach Urząd Komunikacji w Polsce też odbiera prawo jazdy, ale już tak całkowicie, na wszystkie kraje. Czyli co my jeszcze robimy? Do tej pory się udawało, składamy wniosek, żeby te prawo jazdy nam odsyłać, wskazując, że zmiankę chcemy, tą zmiankę, żeby nam wkleili, nigdzie nie odsyłajcie. Do tej pory to się udawało, ale jak długo to się będzie jeszcze udawać, nie wiem. Nie wiem, podejrzewam, że nie, rok może jeszcze. No też nie ma jeszcze konkretnej zmiany ustawowej, prawda? No właśnie, dlatego mówię rok, dwa lata, bo no, trzeba to jakoś zmienić to prawo. Tutaj pojawiło się pytanie, bo oczywiście przypominam, że możecie zadawać pytania, tutaj nasi eksperci będą mogli na nie odpowiedzieć, także jest pytanie, pani Kasia Mrozińska-Magda zadała pytanie, co zrobić, jak będzie nakaz karny prowadzenia pojazdów mechanicznych i trzeba oddać prawo jazdy, czyli w nakazie karnym będą odebrane uprawnienia i trzeba oddać prawo jazdy, jak to zrobić będąc w Polsce lub innym kraju? To jest bardzo ciekawe pytanie. Często może się... pan odpowie, bo to pana ulubione pytanie. A nie, pani mecenas jest ekspertem dzisiaj, ja tylko moderuję. Więc ten, no to są dwie możliwości. Znaczy ogólnie jest jedna możliwość, otrzymuje się list z policji, tego z Bußgeldbehörde, w którym jest wskazane, dostałeś prawo zakaz prowadzenia pojazdów miesiąc. Ogólnie zostaje, i tam są 4 miesiące najczęściej, że można sobie wybrać, w jakim okresie chce się odbyć ten jeden miesiąc zakazu prawo jazdy. Tutaj tego zakazu. Tak, i to jest zakaz prowadzenia pojazdów, ten taki czasowy. A jak jest tak z odebraniem uprawnień, z Entziehung, jak jest nakaz karny? Ale ja teraz powiem to pierwsze, jak się robi, można zrobić. No dobra. Czyli jest możliwość, że skontaktuje się ktoś z policją i ustali, że nie wiem, od 1 do 30 września zobowiązuje się nie jeździć po terenie Niemiec. I oni sobie to notują, to jest nie będzie odnotowane na tym dokumencie. Normalnie oni chcą to zrobić naklejkę, czyli trzeba im odesłać, zrobią naklejkę, odeślą nam z powrotem. A co pan Bartek jeszcze mówił? A jak to wygląda, jak jest nakaz karny? Jak jest przestępstwo, na przykład ktoś prowadzi... Nakaz karny teraz widzę właśnie, przepraszam, ale nakaz karny jest... może być nakaz prowadzenia. Jest odebranie uprawnień, bo rozumiem, że o to chodzi w tym pytaniu, odebranie uprawnień i trzeba oddać właśnie prawo jazdy. Jak to zrobić? No to trzeba, no to dostaje się liścik z Urzędu Komunikacji, który, decyzja, która nam odbiera prawo jazdy, po nakazie karnym, no to sąd odbiera, dostaje się wezwanie, prokuratury, jeśli to jest nakaz karny, to prokuratura robi, jeśli to jest Urząd Komunikacji, który nam odbiera, to Urząd Komunikacji, prokuratura wzywa, aby oddać te prawo jazdy, robią notatkę i odsyłają. Odsyłają przeważnie do tej osoby, która je odesłała, ale może się zdarzyć, do urzędu Komunikacji odeślam, jeśli się o to nie zadba. Czyli przy nakazie karnym to prokuratura wzywa, przy urzędzie, jak Urząd Komunikacji nam zabierze prawo jazdy, to wtedy Urząd Komunikacji do nas pisze, żebyśmy przedstawili to.
No właśnie, i to jest ten problem, to też co pani mecenas poruszyła z tą zmianą tego orzecznictwa, bo dotychczas było tak, że prokuratura wzywała, odsyłaliśmy i odsyłali do nas, a teraz oni zgodnie z tymi nowymi wytycznymi Trybunału nie powinni sami naklejki dokonywać, tylko powinni wysyłać do Polski, do Urzędu Komunikacji, który wydał to prawo jazdy i tam dopiero powinny być dokonywane te wpisy. Także dużo, dużo nam tu utrudnia Trybunał. A tutaj jest kolejne pytanie, pan Jarek. Zabrano mi prawo jazdy polskie w Niemczech kilka lat temu na jeden rok. Nigdy nie oddałem do oklejenia. Czy już minął zakaz, czy musiałem oddać do oklejenia? Czyli do tego... To nie był zakaz pewnie i to nie minęło. To trzeba by było sprawdzić, czy to, co to było za forma zabrania prawa jazdy. Podejrzewam, że nie wiem za co to było, ale jeśli było za coś takiego, no raczej alkohol, no nie może być to zakaz, ale zakaz taki roku nie ma, takiego drugiego, rzadko się to... To pewnie chodziło o Entziehung. Podejrzewam, że zabrano, to trzeba złożyć wniosek o ponowne wydanie. Nie można sobie... Najlepiej zapraszamy do kontaktu indywidualnie, to wyjaśnimy. Bo my teraz mamy ten swój plan, możecie nam wysyłać pytania. My postaramy się na te pytania wszystkie odpowiedzieć, ale chcielibyśmy tak tematycznie się skupić. O Jezu. Czy klient może powiedzieć, nie rozumiem niemieckiego? No może powiedzieć, oczywiście. Ja bym też tak mówiła i najlepsza odpowiedź, pani Anno. Dokładnie. Bardzo dobry pomysł. To tutaj... Na tych punktach karnych to będzie dodatkowe, osobno wszystko zrobimy, bo to punkty karne to jest temat bez dna. Czekanie. Nie lubię punktów karnych. Bo... Dokładnie, dobrze, bo nam czas ucieka, a mamy jeszcze całą drugą część. To jeszcze ostatnie pytanie do pani mecenas i kto już z tym pytaniem przejdziemy do pani Joanny i do omówienia badania MPU. Czyli teraz już utraciliśmy te uprawnienia, tak? Mamy tą sytuację, oddaliśmy te wszystkie, zrobiliśmy te wszystkie formalności, oddaliśmy to prawo jazdy, naklejono nam naklejkę, no i teraz musimy te uprawnienia odzyskać. Jak to wygląda z tym odzyskaniem uprawnień? Co należy zrobić, żeby odzyskać te uprawnienia, tak? Pani mecenas. Ach, ja myślałam, że to do pani Asi pytanie. To zaraz kolejne będzie. Czyli co należy uzyskać? No, należy złożyć wniosek do Urzędu Komunikacji o odzyskanie tego prawa jazdy. No i Urząd Komunikacji decyduje, jakie warunki muszą być spełnione przeze mnie, aby te prawo jazdy odzyskać. Czy muszę iść na jakieś badania, na testy, na rozmowy z psychologiem. Może zarządzić też test MPU, czyli test dla idiotów, idioten test, tak zwany, nieładnie. I o tym, co muszę spełnić, właśnie decyduje Urząd Komunikacji. Jeśli to było mało, a promili 1,6, tam jest chyba granica teraz, to być może nie będzie tego testu MPU, ale może być, to nie jest absolutne. Tam, jeśli Urząd Komunikacji stwierdzi, że ta osoba jest taka no, podejrzana jakaś, to może zarządzić to, ale 1,6 ogólnie. A 1,1 nie musi być koniecznie. To jest 1,1, mogą zrobić. Przeważnie nie robią, nie? Od 1,6 się damy odlepić. Od 1,6, bo jest w stanie. Pani Asia bardziej się tym zna. Od 1,6 w górę, dokładnie. Jeżeli to był pierwszy raz, nie? Dokładnie. Jeszcze bo nie mieliśmy, tak... żeby dali komuś test poniżej 1,6, nie? Za pierwszym razem. Jeżeli pierwszy raz, to nie, to nie. Ale faktycznie od 1,6 w górę to jest oblig i tam nawet nie ma co zbytnio z nimi dyskutować. No, ale jak jest poniżej i nic nie ma, żadnych dodatkowych wykroczeń, przestępstw, to nie robią z reguły. No i właśnie, i złożyliśmy ten wniosek o to odzyskanie uprawnień, no i dostaliśmy takie niesympatyczne pismo z Urzędu Komunikacji i tam jest napisane, że musimy zrobić badanie MPU, musimy się poddać temu badaniu. No i teraz przechodzimy tutaj sprawnie do pani Joanny, do naszej specjalistki od badań MPU. Właśnie, to jest też bardzo częste pytanie naszych klientów, co to są te badania MPU, o co tam chodzi, co my musimy tam udowodnić temu urzędowi w tych badaniach, żeby nam oddano te uprawnienia. Pani Anno. No właśnie, to badanie MPU to jest Medizinische Psychologische Untersuchung, czyli badanie medyczno-psychologiczne. To nie jest kara, to jest traktowane jako taki instrument tego Strassenverkehrsbehörde, czyli tego wydziału, my mówimy teraz Urząd Komunikacji na to, tak? Tak po polsku. No, tak, tak. To jest nasza spolszczona nazwa.
Ale to są różne nazwy, wiecie, tak, różne są nazwy, czasami jest Führerscheinstelle, Straßenverkehrsbehörde, no tak, dlatego klienci czasami pytają właśnie, jaki to jest urząd, z jakiego urzędu. No i no właśnie, bo często też jest takie pytanie, no bo ja myślałem właśnie, że już ten nakaz, ta decyzja sądu, że to jak już zapłacę tą karę, ten okres szperę tego zablokowania już się skończy, to to już odzyskam te uprawnienia i nagle przychodzi właśnie to drugie pismo i to są to postępowanie administracyjne, które toczy się tak jakby dwutorowo, tak? To są jakby dwa takie tory. I staram się to tak klientom właśnie wytłumaczyć, że no właśnie to MPU jest po to, żeby wyjaśnić, urząd wątpi wtedy w państwa taką przydatność, zdolność do tego, że po raz kolejny klient nie dopuści się do tego czynu czy karalnego, czy przestępstwa, czy wykroczenia. No właśnie, bo na przykład jeśli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu, jeżeli raz się już klient dopuścił tego czynu, to prawdopodobieństwo, takie są statystyki, prawdopodobieństwo, że po raz kolejny się to wydarzy, to jest od 34 do 50%. Czyli trzeba jakby na tym badaniu należy wykazać to, że zaszedł proces zmiany. I tutaj zaraz też wyjaśnię dokładnie, z jakich elementów się składa części to badanie, ale należy rozwiać te wątpliwości urzędu, że klient po raz kolejny nie dopuści się tego samego czynu. To jest tak ogólnie, żeby teraz rozwiać te wątpliwości. No i no właśnie, no i jest jakby ta decyzja o tym, że to jakby urząd też często daje taki termin, nie zawsze, że na przykład klient ma 3 do 4 miesiące na to, aby ten wynik badania przedstawić. I jeżeli sprawa dotyczy jazdy pod wpływem alkoholu czy narkotyków, no to z reguły nie jest to możliwe, żeby się w tym czasie wyrobić, ponieważ ważną częścią w przygotowaniu do badania jest też okres abstynencji. Czyli jest to okres, w którym to jest taki program, który należy wykonać. My wtedy z klientem indywidualnie ustalamy, no właśnie, czy ta abstynencja jest wymagana, jeśli tak, to na jak długi okres? Z reguły jest to 12 miesięcy. 12 miesięcy bez alkoholu? Tak. Tak, są różne programy, tak, może trudno, trudno. Tak, czasami jest też możliwość uczestniczenia w takim kontrolowanym piciu, to się tak nazywa, kontrolier test drinken, ale to wszystko jakby jesteśmy w stanie ustalić na tej pierwszej konsultacji tutaj ze mną, czy z zespołem, z panią Urszulą Kwiatkowską, która też dołączyła do zespołu. Pozdrawiamy panią Urszulę, jak ogląda. Dlatego tak ważne jest, żebym ja mogła mieć te dokumenty i wtedy przeanalizować, no właśnie, ile było tych promili, czy to był pierwszy raz, jak w ogóle wygląda historia tego spożywania alkoholu czy narkotyków, bo to jakby tutaj patrząc, też chciałam Państwu udostępnić takie statystyki, może to też będzie ciekawe. Share screen, ja postaram się to teraz zrobić tak, jak mi się to uda. Tak, uda mi się. Powinno być dobrze. Widzicie, tak? Mhm. To już też pani mecenas o tym mówiła, ale to też jest takie ciekawe, że to badania MPU, one są te statystyki prowadzone co roku przez Federalny Instytut Badań Drogowych, tak zwany BAST, Bundesamt für Straßenwesen. I to są dane z 2019, dlatego że dane z tego roku 2020 będą pod koniec tego roku, bo to w listopadzie tutaj się ukazują. No i w 2019 86 tysięcy Gutachten było przydzielonych, czyli tych tyle osób musiało przystąpić do badania MPU. No i za co? No właśnie, tutaj 35%, jak Państwo zobaczą na ten niebieski tutaj ten kolor, czyli pierwszy raz tutaj przestępstwo za jazdę pod wpływem alkoholu, 25% plus
Po raz kolejny, jeśli doszło po raz kolejny jazda pod wpływem alkoholu, 10%. Czyli 35% to są osoby właśnie jazda pod wpływem alkoholu, plus tu jeszcze mamy 4% plus wykroczenia drogowe i jakieś właśnie inne delikty. Na drugim miejscu to są narkotyki i leki, to jest 31%. Tak się te liczby przedstawiają. I 18% te wykroczenia, te punkty karne, wykroczenia drogowe, czyli 8 punktów we Flensburgu. Flensburg to jest właśnie tam taka miejscowość, gdzie jest rejestr tych punktów karnych. Jeżeli klient ma 8 punktów karnych, no to oczywiście jest to badanie tutaj przez ten urząd komunikacji przydzielone. No i najczęstszym właśnie wykroczeniem, tak, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości w ruchu drogowym, to są przekroczenie prędkości, przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Może być jazda na czerwonym świetle, zbyt mała odległość od pojazdu naprzeciw, czy korzystanie z telefonów komórkowych za kierownicą. No właśnie, ja tutaj już to zamknę. To udostępnienie. Mhm. Ha, jestem. Czy ja mogę zadać pytanie? Mogę przerwać? Tak, oczywiście. Tak, bo pani właśnie tutaj powiedziała, że jest ten, jak już oni skierują na to badanie MPU, wezwą do przedstawienia tych badań, to jest ten okres 3 miesięcy. Ale mówiła pani o abstynencji, która trwa ponad rok, czyli wychodzi na to, że no bez przygotowania, bez wykazania tej abstynencji, to tych badań nie da się przejść pozytywnie. No, najlepiej od razu otrzymując zakaz, nie już zrezygnować. Trzeba już wcześniej właśnie o tym myśleć, tak jak pani Mocena. Tak, bo jeszcze tutaj mieliśmy taką historię jednego klienta, który właśnie powiedział, że on do tych badań to się nie musi przygotowywać, że on doskonale potrafi wykryć jakieś takie manipulacje. Nie jestem. Tak, i on sobie na pewno na tych badaniach poradzi, tylko tam no, są pewne przesłanki do spełnienia, tak? I jeżeli ktoś się nie przygotuje, to chyba nawet nie ma co się na te badania wybierać, prawda? Jak to wygląda z pani praktyki? No właśnie, jest niewielka szansa, tak? Szansa zawsze jest, że się otrzyma ten pozytywny wynik i jeżeli dany klient bardzo mocno w to wierzy, to jakby trzymam kciuki, tak? Zawsze mówię, że to jest jego decyzja. Jednak z doświadczenia wynika to, że w ogóle odpowiednie przygotowanie jest podstawą do uzyskania tego pozytywnego wyniku badania MPU. Czyli ten okres abstynencji jest bardzo ważny, żeby to uwzględnić. Jaki okres abstynencji jest ustalany na podstawie takich Beurteilungskryterien? Też mam właśnie, też pracuję zgodnie z tymi kryteriami i z tymi kryteriami też pracują psychologowie, ci to się nazywają też właśnie psychologowie w tych Begutachtungsstelle, czyli w tych instytucjach na przykład PIMA, TUF Nord, tak, są różne te instytucje, gdzie można do tego badania przystąpić i tam też tą abstynencję można, do tego programu można przystąpić. No właśnie i głównym takim założeniem jakby podczas tego przygotowania, czyli całe badanie MPU składa się z trzech części. Pierwsza część to jest rozmowa z lekarzem, tak? Są takie testy na koordynację wzrokowo-ruchową, na koncentrację, takie jak dla kierowców zawodowych, tak? Co się w Polsce co 5 lat odbywają, więc często właśnie klienci już wiedzą, o co chodzi w tych testach, mają monitor i widzą różne takie sygnały dźwiękowe, czy różne takie kształty, figury geometryczne muszą odpowiednio zareagować i z tymi dwoma częściami nie ma żadnego kłopotu. Tak, z reguły to się bardzo łatwo, szybko odbywa. No i jest ta część z psychologiem, ta trzecia część, która jest taką decydującą, taką no jakby tutaj psycholog decyduje, czy dana osoba może uzyskać lub odzyskać to pozwolenie. Dlatego tutaj należy głównie, brana jest pod uwagę przeszłość klienta, czyli dokładnie należy tutaj
to się, nie wiem jak to po polsku, ale że zająć się i opisać to, co się wydarzyło, jakie było zachowanie wcześniej, myślenie o tym, co się wydarzyło, o tym delikcie, czyli o tym wykroczeniu czy przestępstwie, jakie były myśli, nastawienie do tego czynu, no właśnie, dlaczego do tego doszło, żeby po prostu dać sobie czas i refleksję na to, żeby się zastanowić, co wtedy się działo w moim życiu. Z doświadczeń tutaj mojej pracy z klientami wynika to, że często oni dopuszczali się różnych wykroczeń czy przestępstw, ponieważ w ich życiu pojawiały się jakieś sytuacje obciążające. I jakby staramy się też podczas rozmów, które podczas tego całego przygotowania, które trwa około 15 godzin, właśnie ten proces przejść, ten proces zmiany. Czyli co było kiedyś, tak? Jak wyglądało życie na przykład pół roku przed tym wydarzeniem, no i co, i jak to wygląda teraz, co się zmieniło, kiedy, jak, dlaczego, co się zmieniło w myśleniu klienta, może właśnie, no co, często jest tak, że albo zdarza się wiele różnych sytuacji w ich życiu, na przykład utrata pracy, albo jakieś sytuacje inne rodzinne, czy przeprowadzki, czy choroba jakaś w rodzinie. I to często się kumuluje i dochodzimy z klientami do wniosków, że właśnie z tego powodu też mieli większy stres w życiu, byli mniej uważni na drodze, albo też właśnie sięgali po te środki odurzające. No, więc jakby ta cała zmiana jest ważna, żeby nie tylko naszym celem jest, ja zawsze tutaj powtarzam klientom, żeby odzyskać to prawo jazdy, chociaż oczywiście no po to się zgłaszają, ale ja zawsze dbam o to i zależy mi bardzo też na tym, żeby zaszła też zmiana w życiu klienta, w jego, no żeby to miało dobry wpływ też na jego życie. No to tutaj rzeczywiście z tego, co pani mówi, wynika, że badanie MPU to nie jest taka jakaś prosta formalność, tylko rzeczywiście trzeba bardzo mocno przepracować ten swój problem, sięgnąć do źródła, dlaczego ktoś faktycznie, nie wiem, wsiadł pod wpływem alkoholu do samochodu, czy pod wpływem narkotyków, z jakich powodów to nastąpiło, jakie problemy u tego leżały, tej decyzji. I to jest taka duża praca terapeutyczna, prawda? To tutaj... Tak. Badanie MPU można powiedzieć, że może nawet zmienić życie. Tak, tak, no właśnie to się tak teraz, no właśnie jak o tym mówimy, tak często jest, że klienci po tym przygotowaniu, oni bardzo są wdzięczni, że oni w ogóle mieli czas zastanowić się, co się wtedy w ich życiu działo, czasami rok temu, czasami kilka lat temu i są naprawdę wdzięczni i to też powoduje, że może to też zdają sobie sprawę, że potrzebują też jakiejś dalszej pracy psychologicznej czy terapeutycznej, że no my w trakcie tych 15 godzin nie jesteśmy często w stanie wejść, że tak powiem, głębiej w pewne obszary, ponieważ nie ma też na to, jakby my idziemy, no właśnie, mam taki zestaw pytań, ale oczywiście psycholog na badaniu MPU nie ma żadnego zestawu pytań, według którego takiego schematu, tak, że którym się posługuje. No właśnie o to chciałam się zapytać, czy są schematy. Tak? Nie, nie. Nie ma schematu, ale są takie obszary, takie tematy, które są zawsze jakby taki główny sens jest ten sam, żeby właśnie tą przeszłość przeanalizować, dlaczego, co się wtedy działo, że w ogóle klient, żeby zauważył, że to było duże zagrożenie i niebezpieczeństwo, jakie stworzył dla siebie i dla innych uczestników, żeby... Czyli nie bagatelizować. Zauważył, nie bagatelizował, tak, żeby nie umniejszał tego problemu, bo często klienci sobie mówią, no bo ja tylko raz, no właściwie nic się nie stało. Stało się, tak, i właśnie jakby moim też zadaniem tutaj naszego zespołu jest... No nazwanie, tak, wykroczenie, przestępstwo, nazwanie tego i zdanie sobie sprawy, co się mogło wydarzyć. Różne, my właśnie pracujemy tak, żeby trochę też zmuszać klienta do tego, pobudzać jego wyobraźnię, no ale co się mogło wydarzyć? Pan mógł spowodować wypadek, że pan mógł... Pani mecenas ma pytanie. Słucham?
Pani mecenas ma pytanie. Mogę czegoś zapytać? Tak. Już, a na takie rozmowy, czyli po tych 15 godzinach, po tym przejściu, po tej analizie wystawia się, otrzymuje się jakiś, nie wiem, dyplom czy zaświadczenie, które się tam można przedstawić w tym MPU? Tak. Właśnie jeżeli klient już raz, powiedzmy, nie otrzymał wyniku pozytywnego, to zdarza się, że jest zalecenie psychologa, żeby przygotował się z odpowiednią osobą, przeszedł przez takie szkolenie psychologiczne i ja takie zaświadczenie wystawiamy, tam jest napisane właśnie, ile godzin klient odbył, jakie tematy były poruszane i na życzenie klienta oczywiście wystawiamy takie zaświadczenie. Czyli rzeczywiście, jak on już idzie na kolejne podejście do tego badania, to już jest zupełnie inna sytuacja. Ale dużo razy, czy jak często podchodzą parę razy, jak się nie bez przygotowania, to jest standard, że trzeba iść parę razy. Tak, ale właśnie ludzie tak często robią, że się nie przygotowują i tak, a podejdę jeszcze raz, a może się uda, a tam, tak zauważyłem, się nie pojawia ten najczęstszy problem w ostatnim właśnie, na ostatniej stronie tego badania, tej opinii, tego biegłego, tego psychologa, który robił to MPU, że właśnie tutaj ktoś w niewystarczającym stopniu przepracował ten swój problem. Bo często właśnie jest to, co pani mówi, że jak psycholog pyta, jak to było z tym zdarzeniem, tak, jak pani ocenia, no to było, jest właśnie takie bagatelizowanie. A, to było tylko raz, to było jedno piwo. Ale to aż taki pijany nie byłem przecież, nie? No, aż taki pijany. Nie można, super się jeździ, jest koncentracja czy po kokainie. No to już w ogóle. Tak, albo często też klienci nie pamiętają w ogóle, jak to wtedy dokładnie było, w ogóle co, ile ja miałam promili, no. Jakby nie są w ogóle zaznajomieni ze swoją sprawą, jakby nie wiedzą w ogóle, o co się dzieje. Bagatelizowanie problemu, to jest ten częsty problem, że właśnie to badanie MPU wiąże się z takim strasznym doświadczeniem, z takim właśnie, że Boże, tego się nie da przejść. A jak tutaj pani pokazuje po odpowiednim przygotowaniu, nie ma na przejścia i może być nawet wpływać na życie pozytywnie. Tak, że to będzie miało pozytywny wpływ na dalsze życie, tak? Dobrze. No właśnie, z jakimi kosztami? Bo to jest ważne zawsze, pieniądze. Pieniądze, tak. Powiem tak, jeżeli się Państwo nie przygotują, to jest jakby duże prawdopodobieństwo tego wyniku negatywnego i jakby wtedy się traci, tak? Bo jakby ponownie należy złożyć ten wniosek o ponowne wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdu. Ponownie należy złożyć ten dokumenty do tego Begutachtungsstelle, czyli do miejsca, gdzie się odbywa to badanie. Być może to są jeszcze dodatkowe koszty tłumacza, tak, około 300 euro, więc jakby te koszty są w granicach tam wtedy no, ponad 1000 euro. A same MPU ile? Samo przygotowanie do badania to jest około 1200 euro teraz, tak? Ile kosztuje? Samo badanie, przystąpienie do badania około 560-600 euro plus tłumacz 300 to jest 900, tak? No to trochę się ma wydać. Teraz 2000 liczyć na to wszystko. Tak, plus przygotowanie 1200 plus próbki, tak? Do analizy włosów czy w moczu. Jak jest 6 próbek, tak, na rok lub 4 na pół roku, no to jakby no, w granicach pewnie 2500 pewnie trzeba liczyć, nie? Plus minus, bo to też jakby każdy, też zauważyłam, coś się zacina. Się nie ma jednego cennika, nie? Już chyba nasz internet nie działa. To już jest znak, że mamy kończyć. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania może ze strony widzów? Do pani mecenas, do pani Anny. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie odpowiemy, ale myślę, że bardzo dużo dzisiaj rzeczy zostało wyjaśnionych i dzięki temu bardzo dużo osób uniknie jakichś tam błędów, które są do popełnienia w przypadku tym na terenie Niemiec. A tu jeszcze w świetle nowych przepisów osoba zameldowana w Polsce, na przykład kierowca zawodowy tracący uprawnienia D, traci również w Polsce uprawnienia. Nie znam tego z tych przepisów. Według przepisów niemieckich nie. Jak w Polsce jest, tego nie powiem, ale w Niemczech
sąd niemiecki, urząd niemiecki może dać tylko, zabrać komuś uprawnienia do kierowania tylko na terenie Niemiec. To jest prawdopodobnie, pani Ania myśli o tym, co ja powiedziałam, że oni odsyłają te prawo jazdy do Urzędu Komunikacji i wtedy też się traci, ale ta praktyka jest bardzo sporadyczna jeszcze. Można tego uniknąć, spróbować tego uniknąć, komunikując z urzędem. I jak już panie Szydłowski, MPU za punkty karne, może punkty karne będą odrębnym tematem, który przygotujemy, bo to jest długa... Chyba, że pani Anna krótko wspomni o tym. No, ale proszę o krótko. Właśnie bo nie wiem, o co chodzi, że za punkty karne... No to, jak ktoś te 8 punktów ma... Jest łatwiej niż za alkohol i narkotyki, ponieważ nie trzeba tej abstynencji wykazywać. To znaczy przygotować się można naprawdę nawet w 2 tygodnie. A. Czyli jak ktoś dostanie takie MPU. Ale jest MPU. Jak jest 8 punktów, jest? To tak. Tak, 8 punktów karnych we Flensburgu jest MPU. Tak. Aha, jest zawsze. Ale czyli ktoś dostanie 8 punktów, zabiorą i można za 2 tygodnie złożyć ponownie wniosek i się robi MPU. No, szybka sprawa to jest. No, w zależności jakie są tam terminy w urzędach, czeka się 2 do 3 tygodni, pewnie za terminem. No proszę tutaj też o kontakt właśnie najlepiej telefoniczny, to sobie ustalimy. Dokładnie tak, jeżeli ktoś tutaj ma problemy z utratą uprawnień albo właśnie z tym, że popełnił przestępstwo albo wykroczenie, które może prowadzić do utraty uprawnień, to tutaj zachęcamy do kontaktu z panią mecenas, z naszą kancelarią, a jeżeli ktoś ma problemy z przygotowaniem się do MPU, gdzieś tam po raz kolejny już tego MPU nie zdał, tak, to tutaj zachęcamy do kontaktu z panią Joanną, na pewno tutaj pomożemy, od tego jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać, żeby tutaj wszystkich uświadamiać w tej kwestii, jak to wygląda w prawie niemieckim z utratą i odebraniem uprawnień, bo to jest zupełnie inaczej niż w Polsce. W Polsce nie ma czegoś takiego jak MPU, nie ma takich warunków, nie ma takiej konstrukcji jak utrata uprawnień i później, że trzeba składać wnioski i tak dalej i robić MPU, więc to jest często temat, którego obywatele polscy mieszkający w Niemczech nie rozumieją, dlatego też stąd jest dzisiaj też to spotkanie nasze, bo właśnie o to nam chodzi, żeby uświadamiać, edukować i żeby ludzie nie popełniali tych błędów, a jeżeli już popełnią, to żeby wiedzieć po prostu, jak postępować w takiej sytuacji, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że ta nasza działalność się bardzo, bardzo odbija, jest słyszalna. Nawet ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z panią tutaj z naszego Urzędu Komunikacji we Frankfurcie i właśnie mówiła, że też widziała, że będzie na ten temat live i ona się bardzo cieszy, kiedy już rzeczywiście tam przychodzą osoby, które już są uświadomione, które wiedzą, co to jest MPU, wiedzą, że muszą złożyć wniosek, wiedzą, że... Wnioski wypełnione. Tak, że wnioski są wypełnione, że to trzeba przygotować, że nie, że jak ten okres szperę minie, to od razu wsiadają za kółko, tylko znają ten schemat postępowania, jak należy działać w tej sytuacji, kiedy się utraci te uprawnienia i co zrobić, żeby je odzyskać. Dobrze, jeżeli nie ma dalszych pytań, to bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim. Cieszę się, że mogliśmy tutaj spędzić z wami ten czas i porozmawiać na ten temat. Bardzo się cieszę i dziękuję pani mecenas dr Matis i pani Joannie za udział w naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że wszystkim się to spotkanie podobało i wniosło wiele wartości, wniosło wiele informacji w wasze życie i będziecie mogli je dobrze wykorzystać. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, ktoś ma jakąś sprawę, chce, żeby mu pomóc, tak, z takim problemem utraty lub odzyskania uprawnień, to oczywiście zachęcamy do kontaktu, czy to z panią mecenas, czy z panią Joanną. My tutaj jesteśmy, żeby wam pomagać, tak, na terenie Niemiec te trudności prawnicze zwalczać. Także dziękujemy za dzisiaj serdecznie. Dziękujemy. I zapraszamy do oglądania naszych kolejnych webinarów. Życzymy wszystkim miłego dnia, wszystkiego dobrego i proszę uważać na drodze. Jest weekend, nie pijcie. Tak. Można pić, ale nie, nie wsiadać. Siedzieć w domu na, albo taksówkę zamówić. Dokładnie, lepiej czasami taksówkę zamówić. Do widzenia.